Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku Pet Simulator 99. A w dzisiejszym odcinku pójdziemy sobie na Trading Plaza i zobaczymy, co ludzie zaoferują nam za tego oto przepięknego Shiny Titanic Delfina, których jest tylko 13 na świecie. No i myślę, że tak samo jak on jest rzadki, tak samo rzadkie oferty za niego dostaniemy. Także ty, drogi widzu, bez przedłużania strzel koniecznie tutaj łapkę w górę, subskrypcji, zapraszam cię do oglądania. Ale jeszcze zanim pójdziemy na Trading Plaza, pokażę wam, jak on wygląda, no bo wygląda on cudownie. No ten Titanic naprawdę ma to coś w sobie. Bardzo mi się podoba. No i jego cena też jest świetna, bo kosztuje około 30 bilionów gemów. A tak się na nim skacze. No taki Titanic w ekwipunku. Coś pięknego, coś pięknego. W ogóle coś śmiesznego też wam powiem, że dzisiaj miały być oferty za w ogóle Shiny Titanic Flex Cata, bo też go mam w ekwipunku. Ale w ostatnim momencie widz powiedział, że ma nowego Titanica i żeby z niego nagrać owki. No to mówię, no jasne, czemu by nie. Także dzisiaj zobaczymy za delfina. Już więcej nie gadamy, tylko na Trading Plaza oczywiście wbijamy. I mamy pierwszą ofertę wymiany, jest to Titanic Monkey wersji Shiny. 24 existy, podpisany przez Alpha GG, no bardzo ładny Titanic, nie powiem, że nie. Powiem tak, no fajna oferta, Shiny Titanic za Shiny Titanica. Jeszcze tutaj dodatkowo mamy 88 level, chociaż to dużo nie zmienia, Overloada i Royalty, także bardzo fajna oferta, za którą bardzo dziękuję, Jack. Mega pozdrówki dla ciebie, przyjacielu. Okej, mamy kolejną ofertę wymiany, mamy Titanic Belvedere Griffina, 5 bilionów gemów, Huge Purple Dragona. No dobra, też zapomniałem widzowie wam dodać, ale to chyba wiecie, że mam przyzwolenie na wytradowanie tego Titanica. Tak, mam przyzwolenie, ale oferta no musi być najmniej jaka to jest możliwa, 29 bilionów, no bo on jest warty 30-31 bilionów. Podziękujmy tu za ofertę, ale no troszeczkę ziomkowi brakuje i to dosyć dużo, bo jednego Titanica tutaj brakuje. Daje 20 bilionów, on jest warty 30, no dosyć dużo, ale bądź co bądź i tak dzięki stary i pozdrówki dla ciebie. Najlepsza oferta, która by mnie tak usatysfakcjonowała, wam powiem, no to 3 Titaniki za niego. 3 Titaniki i byłbym zadowolony. W ogóle jak mam tego jeszcze Titanic Flex Cata, bo miał dzisiaj być z niego owki, ale nie nagrałem, to wam pokażę, jak się prezentuje. A czemu by nie, widzowie? Tak się prezentuje Shiny Titanic Flex Cat. Żeby tylko nie było jakiegoś baga i żeby mi ich nie usunęli z ekwipunku, bo ja się nie wypłacę z takich dwóch Shiny Titaników. Dobra, mamy również owkę od biskupa Wiktora. Tutaj widzę, że będzie dużo brakowało, ale okej, zobaczmy. Ziomek oferuje nam około 30 huge petów. No jest to 1/30 wartości. Bardzo fajna. Pozdrawiam cię oczywiście, bo pewnie będziesz oglądał odcinek, ale podpisów niestety nie mam, więc sorki byku, ale i tak pozdro dla ciebie. No chciałbym wam widzowie dawać podpisy tak jak to jest Toilet Tower Defense, tylko że tam mam unlimited podpisów i każdemu mogę bez przerwy podpisywać, a tutaj mam tylko 25 podpisów miesięcznie, co daje nam mniej niż jeden podpis dziennie, więc tutaj jest ciężko. Okej, mamy kolejną ofertę wymiany w huge'ach. W huge'ach będzie im ciężko dobić tutaj 30 bilionów rapu, ale okej, sprawdźmy, co ten ziomeczek proponuje. Mamy dużo Rainbow Huge i powiem wam, że to koniec? No ziomek napisał 20 B, że da. Czy to ma value, się pyta. No czy to ma value? No około coś takiego napisze mu, że plus minus 30 bilionów. Ponieważ no ludzie tyle za niego oferują, jak widziałem akurat na Discordach i tak dalej. No bo to jest shiny. Praktycznie każdy shiny Titanic minimum kosztuje te 29-30 bilionów. Także no troszeczkę mu braknie. Ale i tak sprawdzimy. No dużo huge, naprawdę dużo huge. Huge by mnie zabrakło do ekwipunku. Mnóstwo, jak widzicie, mamy Rainbow Huge, Normal Huge, Golden Huge, Rainbow Shiny, Golden Shiny, tylko brakuje do pełnej kolekcji, powiem wam szczerze. Ale myślę, że też tu jakiegoś dołożę. Tylko czy za 20 B mogę to wytradować? No niestety, tutaj osoba, która dała mi tego Titanica, pozdrawiam ją serdecznie, raczej się nie zgodzi. Chociaż czekaj, co on tu dołożył, że 26 B? Uhuhu, widzowie, dobra, dobra. Mamy Titanic Butterfly'a. Titanic Butterfly, bardzo ładny Titanic. Mnóstwo huge, ale bądź co bądź, coś mi tu śmierdzi, że jakiś bagrab jest. Nie wiem czemu. 12 B w tych huge'ach, czy to jest realne? Okej, no mamy tu ziomka, który kosztuje 820 milionów. Tu 650, dobra, no może faktycznie legitny rap tutaj dał. Ale raczej tutaj kolega się nie zgodzi, więc bardzo ci pozdrawiam, przyjacielu, ale muszę dać cancela. Niby Butterfly w ogóle chodzi 15 bilionów, czyli 26 bilionów. Jakby to było w dwóch Titanicach i huge'ach, może bym się zgodził, ale z samych huge'y... No czuję, że osoba, która
mi dało tego Titanica, byłaby na mnie zła. Także pozdrawiam, dziękuję za ofertę. Okej, okay, mamy kolejną ofertę. I co to jest Titanic Sad Cat Shiny? Dobra, to jest naprawdę rzadki Titanic, ponieważ są dwa i zioma ma oba. Co jest? Jeszcze podpisany przez Expeleza. No dobra, potężna oferta. Szczerze, jakby to dał, w ciemno biorę bez gadania. 2 na 2 Shiny i on je posiada, ziomek. Czy ty nie jesteś trochę za bogaty? Weź no, oddaj jednego, po co ci drugi? Czy mam ofertę? No tylko tego Titanic Delfina, ale chyba brakuje. No ale bądź co bądź, no uznamy to jako za ofertę i jest najpotężniejsza dzisiaj. 2 Titaniki na 2. Czajcie to? No to jest naprawdę szalone. Jeszcze chyba 2? Nie, już myślałem, że oba mają 69 level. No bardzo dziękuję, również dziękuję ci za ofertę i pozdrawiam serdecznie. A chciałem w ogóle, widzowie, taka ciekawostka tego Sad Cata na odcinek. Pytałem się ludzi, czy nie mają czasami do odcinka pożyczyć. Jeden mi powiedział, że jego znajomy ma. No ale patrzcie, co się wydarzyło. No raczej nie ma, sami widzieliście czemu. Bo ziomo ma oba, czajcie to? No oba Titanic Sad Caty. Jak ja bym chciał tego Sad Cata, ja sobie może go, widzowie, kupię, bo on jest przecudowny. Przecudowny, no sami możecie to przyznać. No i dobra, mamy kolejną ofertę wyjony. Sprawdzamy, co tutaj dostaniemy teraz. No dobra, oferta za ofertą coraz lepsza. Golden Shiny. No może nie lepsza, ale Golden Shiny Arcade Cat. To jest chyba Arcade Cat, bo są dwa i nigdy ich nie rozróżniam. Bardzo fajna oferta. Tylko ciekawy jestem, ile on jest warty. No chyba więcej warte, więc dajemy ready, widzowie. Dajemy ready. Rap niby 19 bilionów, choć czy jest lepszy? Ej, nawet nie mam pojęcia. No niestety, skancelował, ale chyba lepszy, bo to Golden Shiny. Tak przy okazji, w tym tygodniu raczej nie zamierzam nagrywać odcinka z paka, ponieważ jakoś mi się bardzo nie podoba. No jest okej, po prostu, jest okej, powiedzmy sobie szczerze. Ale mam 200 wolnych robuxów, więc sobie na odcinku kupmy tutaj paka za te 200. Może w końcu pojawi się huge, let's go. 50 robuxów wydajemy pierwsze. Tutaj na speedrunie albo będzie huge, albo nie będzie. Ja tutaj się, widzowie, nie przejmuję, wydajemy kolejną stóweczkę. I zobaczmy, czy coś tutaj będzie, bo miałem takie wolne 200 robuxów. Raczej nie będzie, znając moje szczęście, ale zobaczmy. Za 250 mamy jajuszko, ale huge'a nie ma, także dalej nie kupuję, bo nie ma co doładowywać. Chociaż to jedno jajuszko pewnie jest Titanikiem. Ale niestety, widzowie, bieda, nie mam robuxów na koncie. Okej, okay, mamy kolejnego bogatego zioma. Daje nam 11,4 bilionów gemów oraz patrzcie, ile tutaj mamy huge. Yo, 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 ej, ja nawet nie nadążam, on tak spami tymi huge'ami. Dobra, z lepszych Masked Foxa widzę Golden. Tu mamy Shiny ziomeczka, 80 milionów, jaki tani. Co my tu dalej mamy? Mamy Sensei Pingwina, 3,5 biliona wartości. Oj, to jest jeden z takich huge, którego bym chciał. Co my tu jeszcze takiego mamy? Jakiś Golden Shiny, tu mamy chyba Rainbow Shiny. No, bardzo przyjemna i fajna oferta, za którą oczywiście panie Gold Mini bardzo pozdrawiam. Bo szczerze, 21,3. On mi pisał coś 28. Okej, okay, on mówi, że doda 2 biliony, no ale pisał, że da 27, przepraszam, moja pomyłka, 27 bilionów, no to tutaj raczej nie ma 27 bilionów. Sensei Pingwin ma prawdziwą ofertę, no nie, no kolego, troszeczkę ci tu brakuje, 27 pisałeś, a chcesz mi dać 23. Niestety, zaakceptować raczej nie zaakceptuję, ale za ofertę dziękuję i oczywiście pozdrawiam. No i co, czekamy na ostateczną ofertę, zobaczymy, co to będzie. No dobra, to jest bardzo ciekawa oferta jak na koniec, ponieważ mamy Huge Atomic Axolotla w wersji Shiny, 20 bilionów wartości niby, aczkolwiek nie jestem pewien, i 24 biliony gemów. Ej, czekajcie, ja się muszę zastanowić tutaj mocno. Jest to bardzo, bardzo, bardzo fajna oferta, ale bardzo też się boiłem przyjąć, bo to nie jest mój Titanic, prawda? I teraz tak patrzę na cenę, Rainbow chodzi 2 biliony, Shiny niby 20 bilionów, więc nie jestem pewien tej oferty, bardzo dużo gemów. Jakby dał tu po prostu 30B gemów, spytajmy go może, 30B gems, spytajmy, czy może da 30B gemów i wtedy jestem w stanie zaakceptować. W sensie max jest 25, w sumie zapomniałem o tym. Bo tutaj to jest ryzykowne, no jest to Atomic Axolot jednak Shiny, no ale widzieliście, ziomek dał cancela. No był on wartościowy, ale na pewno nie kosztował 20 bilionów, no chyba, że ja tutaj zmarnowałem okazję życia. Ale patrzcie to, wejdźmy sobie w terminal, wpiszmy Atomic, normal 200 milionów, Rainbow 6 niby bilionów, ale wedle rapu 2 biliony na stronie, patrzę, że chodzi. No nie wiem, szczerze powiedziawszy, strasznie się bałem, a wiecie, to nie jest mój Titanic, więc nie ryzykowałem. No i dobra, taką ofertą myślę, że możemy skończyć dzisiejszy nasz odcinek.
zróbmy sobie jeszcze jakiś konkurs, a mianowicie co by wam tutaj dzisiaj rozdać. Dzisiaj może tak bez szaleństwa, ale taki oto shuriken wersji shiny, żeby wygrać banalnie proste zasady. Łapka w górę, subskrypcja oraz komentarz z waszym nickiem. Dzisiaj bez żadnych rebusów, żebyście nie mieli za ciężko. No i oczywiście na kolejnym odcinku ogłosimy sobie zwycięzców. A propos zwycięzców, Maciek teraz na ekranie. Serdecznie mordeczki gratuluję, idziemy do mailboxa wysłać wam nagrody. A ostatnio takie oto ślimaki były do wygrania, także Jasiu wygrywasz zielonego, serdeczny pozdro mój kolego. A ty Mati czerwonego, bo jest fajny mój kolego, ale tutaj rymuje. No i co, tak naprawdę to tyle na dzisiaj. Dzięki serdecznie za oglądanie tego odcinka, życzę tobie wspaniałego dzionku albo wieczora, w zależności o której godzinie oglądasz. Ja będę zmykał, także trzymajcie się i do następnego, siemanu!